Z nami jest trener Dunajca Nowy Sącz, pan Łukasz Biernacki. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie trenerze, dwa zespoły, jeden w Lidze Europy, drugi w Lidze Mistrzów. Jakby pan ocenił poziom jednego i drugiego zespołu? Oczywiście jesteśmy przed fazą Ligi Mistrzów, w związku z czym najpierw druga drużyna pana. Druga drużyna, no mogę powiedzieć tak, wczoraj nie mogli się odnaleźć, no ale tak z meczu na mecz, po korygowaniu wszystkich błędów, tak po kolei, z meczu na mecz szło coraz lepiej, no a dzisiaj, no tak jak mówię, się śmieję, że rozpędzali się jak stary diesel, zanim się zagrzali, no to się nam turniej skończył. To końcówkę już mieli fajną, już w tych meczach też, które minimalnie przegrywali, no to już były zalążki tego, co cały czas chcemy poprawiać, więc to jest na pewno plus, że jakiś progres był w grze i te błędy, które pojawiły się wczoraj, dzisiaj były eliminowane, no i chłopaki nabierali pewności w graniu. I to cieszy, no bo trzeba rozpatrywać takie turnieje właśnie w kategoriach tego, jakie błędy robią dzieciaki, czy potrafią je poprawić, czy potrafią wyciągać wnioski z tego, co robią, po co są na tym turnieju, bo tak jak mówię, miejsca to jest rzecz drugorzędna, trzeciorzędna, a najważniejsze jest to, co mogą dzieci wynieść z takiego grania po prostu. To w takim razie mówi pan, że rozpędzaliście się jak stary diesel, to co, jakiego paliwa zabrakło? Jakie błędy popełnialiście w pierwszym dniu? Mi się wydaje tak, może ta ekipa Dunajca 2 brakowało troszkę takiego też ogrania, obycia turniejowego, bo może tego troszkę brakło. Też pierwszy raz gramy turniej na takiej hali jak ta. Pierwszy raz, może takie wytłumaczenie nie powinno być, no ale też tą piłką pierwszy raz grali, jest to taka cięższa piłka i mieli z tym problem, ale to widzę tak ogólnie dzieciaki. No musieli się przyzwyczaić i kto szybciej się zaadaptował do tego, no to było lepiej. No a tak jak mówię, no pracujemy nad pewnymi rzeczami, te błędy się zdarzają w każdym turnieju, więc tak jak mówię, cieszy mnie to, że potrafili to wyeliminować, więc to jest najważniejsze z dzisiejszego dnia, w ogóle z tego turnieju. W takim razie przejdźmy teraz do pierwszego zespołu i Ligi Mistrzów. Co świadczyło o tym, że ten zespół dużo lepiej się zaprezentował, dużo lepiej oczywiście w kontekście tego, że awansowali się do Ligi Mistrzów? No to są dzieciaki, prawda? I też różnie to bywa. Jedni się adaptują szybciej do pewnych rzeczy, drudzy troszkę wolniej. Lepsi na daną chwilę szybciej się rozwijają, są w danym momencie lepsi, więc myślę, że to będzie też jakiś tam powód, że tak te drużyny były skonstruowane, ale tak jak mówię, no to jest na dzień dzisiejszy, minie miesiąc, za chwileczkę znowu będą rotacje, znowu kto inny będzie w tej drużynie, no bo to chodzi w rywalizacjach, chłopaki też czują rywalizację, no to wiedzą, że muszą się starać, żeby dążyć i ciągnąć do tych najlepszych, no ja postawiłem w tym turnieju na takie zespoły, bo jakieś tam swoje cele mieliśmy i właśnie takiego zbierania doświadczenia, ogrania czy doskonalenia pewnych elementów, więc wiadomo, że też te cele dla drużyny jednej i drugiej były troszkę inne, no a reszta po prostu będzie weryfikowała nas tutaj, jak będą chłopcy grać. Postawił pan dwa zespoły, jak pan tam sam wspominał, jeden w grupie A, drugi w grupie B. W związku z czym chyba to czyni pana najbardziej doświadczonym trenerem podczas turnieju Smoka, ponieważ widział pan już wszystkie zespoły, jakie grały. Czy poziom tych drużyn pana zaskoczył, czy uważa pan, że ten poziom jest dosyć wyrównany? Jak pan ocenia poziom? Nie, naprawdę ciężko się odnieść, czy grupa A była mocniejsza od B, czy B była grupą mocniejszą od A, no bo tak, ci grali rano, ci grali po południu. U dzieciaków to też jest taka dyspozycja dnia, chwili, więc mogło to też mieć jakiś wpływ na nich. A jeżeli chodzi o samą Ligę Mistrzów? No to Liga Mistrzów nam pokaże wszystko teraz. Także nie chciałbym prorokować, bo no, są ciekawe te zespoły, które są tutaj w Lidze Mistrzów. Pokazały wczoraj się z fajnej strony, szczególnie właśnie interesuje mnie drużyna Master Kids, bo nie stracili bramki, przeszli jak burza przez grupę, więc zobaczymy, jak sobie tu chłopcy poradzą. No co więcej, no pozostało, bo ta chyba grupa B była bardziej wyrównana, tak mi się wydaje, patrząc na same wyniki, więc myślę, że tutaj było więcej zespołów, które mogły powalczyć o tą Ligę Mistrzów, no a w grupie tej A jednak te trzy zespoły chyba były zdecydowanie najlepsze, które awansowały, więc myślę, że to chyba była taka różnica w tych grupach. Liga Mistrzów. Już za chwilę rozpoczynamy zmagania podczas ostatniego dnia turnieju Smoka. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję i oczywiście powodzenia w Lidze Mistrzów.
Dziękuję bardzo. Dzięki.